Witajcie. Mam dużo pytań odnośnie jak założyć ten uchwyt na tą wentylację. Dlatego nagrywam szybki film, żeby nie było wątpliwości, jak to zrobić, żeby nic nie zniszczyć, tak? Standardowa wentylacja w A-klasach, CLA, GLA wygląda tak. Więc tutaj nie mam problemu, prawo, lewo jest to samo. Góra jest zawsze tutaj, więc jeżeli macie wentylację, obojętnie którą, czyli prawą, lewą, czy też środkową, na środkowej konsoli, tu jest góra, zawsze ten napis jest top z tej strony. Pierwsze, co trzeba zrobić, żeby założyć uchwyt, to musimy zdjąć to ozdobne, czy to macie złote, czarne, nieważne. Zdejmujemy to, to jest taka pierdółka, zostaje nam to. Musimy jeszcze to zdjąć. Tak jak mówiłem, tu jest góra wentylacji. I zobaczcie, jak to jest skonstruowane, jak to działa. Tutaj z boku jest taki klik, który sobie wchodzi i blokuje tą całą wentylację. Jak weźmiemy go tutaj paznokciem i go podważymy, to się to przekręca i schodzi. Ale patrzcie, no żeby nie wyciągać całej wentylacji, to wystarczy zrobić to tak. Tu mamy górę, pamiętamy, robimy to tak. Ja akurat muszę sobie dwoma rękoma pomóc, bo wy tą wentylację będziecie mieli w środku, ona tu się będzie trzymać. Czyli podważamy mocno i przekręcamy jednocześnie w lewo. Jeszcze raz. Mamy tak, tu jest góra. Tak, mniej więcej godzina, to jest godzina 15:00, jak to tam woli. Robimy albo jakimś narzędziem do tapicerki, robimy do góry i w prawo, w lewo, przepraszam. I to jest tyle. Wkładamy tutaj ten uchwyt, który macie ode mnie. I wtedy, żeby to zakliknąć, trzeba wiedzieć też, w którym miejscu. Bo tutaj z drugiej strony znowu, czyli tak jak mamy górę, tak mamy górę. I tu jest takie wycięcie po drugiej stronie, czyli to jest mniej więcej godzina, nie wiem, 8:00. Na godzinie 8:00, jak obejrzymy sobie ten element, z jednej strony ma takie coś wystającego. Widzicie? Takie coś wystającego. Nie wiem, czy to dobrze widać. To po prostu wystaje. I teraz tak, żeby to włożyć, tu mamy cały czas górę. Musimy sobie włożyć odpowiednio, to wchodzi. Przekręcamy w prawo i jest po zawodach. I mamy zainstalowane. Później tylko wystarczy włożyć ozdobne i to jest wszystko. Pamiętajcie, przed włożeniem tej czarnej obudowy, żeby sobie ustawić uchwyt, w którym miejscu ma być mniej więcej położenie, bo później jak dociśniecie, to zostanie to zablokowane. No i to tyle. Jak macie pytania, to piszcie.